Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, Miska z tej strony Hades i witam was w nowej serii na kanale z Life in Bunker, jakkolwiek to brzmi, czyli po polsku w sumie no życie w bunkrze, tak? Jeżeli wam się odcinek spodoba, łapka w górę, komentarz i będzie więcej tych odcinków. Znaczy może nie będę was aż tak bardzo zapewniał, bo jeszcze nagram tu nie u siebie czy coś, ale dobra, nieważne, zacznijmy nową grę. Tutaj mamy duży świat, sobie wybierzemy i w sumie tylko tyle potrzebujemy. Teraz tak, mam nadzieję, że... O, właśnie. Dobra, już naprawiłem, już mamy. Dobra, szybki tutorialik. Jak widzicie, gra jest w ogóle... Wow, randomowe bunkry są bardzo fajnie. Już wolę taki prostokąt niż to, co było. Dobra, zaraz wam powiem, o co chodzi w tej grze, ale to chociaż już pewnie się domyśliliście. Domyśliliście. I tutaj możemy sobie czas przyspieszać, prawda? Tutaj mamy różne widoki. Tutaj mamy nasz tlen, prawda? Nasz tlen, tutaj możemy poziomy sobie, poziomy podziemie możemy sobie, no są poziomy po prostu tej kopalni, nie kopalni, tylko bunkra, o. Tu mamy statystyki bunkrowe, mamy oczywiście tutaj te rzeczy od kursora, budowania i tak dalej. Oczywiście wszystkie na potrzebne rzeczy, czyli jedzenie, materiały, ilość mieszkańców i punkty badań. No i tutaj ludzie generalnie tutaj są z inkubatorów, ludzie się nie rodzą z związku dziewczyny z chłopakiem, tylko z jajek, tak? Tutaj gdzieś są kury i no i tak one powstają, tak? Dokładnie tak. Dobra, tutaj możemy, a bardziej musimy dbać o to, żeby robotnicy mieli przydział zadań, prawda? Tu możemy dać jakiegoś farmera, tutaj tak samo, tutaj no coś tego typu może być. Jak widzicie, są randomowe nazwy, też tu mamy wiek, lata ludzi są bardzo ważne generalnie. O, tutaj mamy surowiec już. I tutaj tak samo, dobra, bo musimy w którą stronę się zdecydować, którą byśmy chcieli rozwijać naszą bazę. Myślę, że możemy na początku polecieć w tym kierunku tutaj. Chociaż jakby tu polecieć, bo tu jest bliżej. Dobra, polecimy sobie tutaj w tym kierunku. Tu możemy zniszczyć to. No i tutaj sobie na razie zróbmy taki pokoik, żebyśmy po prostu mogli te łóżka postawić. Przyspieszmy to razy 3. Dobra, zaraz nasi robotnicy, jak widzicie, wiertarką tutaj sobie ścianę rozwalają, prawda? No, no ale już wiertłami tutaj inne surowce. Tu mamy te gorsze surowce do rozwalania, których nie możemy niestety rozwalić z powodu tego, że mamy, no jesteśmy zbyt słabi technologicznie, żeby to rozwalać. Proszę was jeszcze, porozwalajcie sobie to jeszcze, żeby zrobić trochę więcej miejsca. Musimy zatwierdzać to. To jest bardzo, 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 bardzo uciążliwe. Jak widzicie, w ogóle tutaj, tu był kretoszczur, którymi będziemy generalnie walczyli. Będziemy właśnie walczyli z nimi. One będą nam przeszkadzały w wszystkich w sumie zajęciach i mogą właśnie zagrażać naszym osadnikom. No, oczywiście musimy je powstrzymywać przed tym, żeby nie robiły kuku naszym osadnikom. Tu jeszcze mi rozwalcie, proszę. I będzie niedługo trzeba tutaj właśnie polecieć, bo to w sumie według samouczka będzie. Dobra, zatrzymajcie się. Zbudujemy tu sobie podłogę już. Niebieska, tak. Niebieska bodajże może być. Albo najpierw zacznijmy od tych ścian, tak. To też jest jakaś opcja, prawda, zacząć te ściany. Dobra, zrobimy tak, że zrobimy sobie w ten sposób. Ale proszę mi nie stawiać dodatkowych ścian. Tu będzie trzeba usunąć tę ścianę i dodać sobie oczywiście podłogę, podłogi niebieskie. Tutaj ogólnie podłogi mają każda swoje zastosowanie, że na innych możemy tylko stawiać rzeczy czy produkcyjne, do niektórych nie. Przyspieszmy sobie razy 3, zobaczmy jak nasze dzieciaczki z jajek, dobra, powoli się rozwijają, całkiem dobrze. Okej, gdzieś się coś zawaliło. Jak rozumiem, tutaj jest zamknięty ziomek.
Tak, to niestety jest inteligencja tych botów, że one jak gdzieś wejdą i zabudujemy coś, to one są po prostu no głupie i nie myślą o tym, że ej, halo, jestem tu zamknięty w sumie i w sumie no, moglibyście na przykład mnie uratować, rozwalić ściany, cokolwiek. Dobra, myślałem, że on już tam wejdzie, nie? No, a w ogóle, bo tu mamy takie... Wow, tu są takie właśnie większe wrota. Gdzie są te wrota jeszcze? Bo tego jeszcze za bardzo nie ogarnąłem. Gdzie tu? Tu mamy. Okej, okay, pojedyncze wejście, czyli trochę takie. Okej, okay, tu mamy podwójne, tak? Tak, tu mamy podwójne. Moglibyśmy zrobić to tak. Tak, i tak zrobimy. No jak widzicie, no ja też poznaję powoli tę grę również, więc mogą być małe fejle jeszcze. Oczywiście łóżka, może zacznijmy już wypełniać jakieś te misje. Nie wiem, czy mogę tak wszystkie obok siebie postawiać, bo tak to byłoby nawet wygodniej, ale zrobimy to ten oto sposób. Myślę, że też całkiem spoko może być, tak wyglądowo może tam tak nieźle wyglądać. Tutaj mamy naszego pana sprzątacza, pana Gienia na przykład, który sprząta właśnie sobie. Okej, okay. Tu możemy tak zrobić, tutaj, aha, tu są te już lepsze rzeczy, to ja z nimi tu nic nie zrobię. Ale możemy sobie na przykład tu tak ścianę tak tu obudować, tak możemy to sobie obudować zawsze, no to jest jakaś przynajmniej myśl, żeby to jakoś wyglądało sensownie. Przynajmniej wydaje mi się, że to może tak sensownie wyglądać. Okej, okay, mamy tu toalety i prysznice. To w sumie mógłbym to jakoś... No właśnie, no bo tu jak widać, to szybko dochodzi do momentu, w którym musimy właśnie zacząć rozbudowę tej bazy, tego bunkru. Może tak to powiem. Czy ty nie możesz... Aha, wy nie możecie tu postawić tej ściany? Dobrze rozumiem? Nie, możecie. No, proszę, niech ktoś mi tu postawi tę ścianę. Chyba nie będzie jakoś tam przeszkadzało bardzo w tych naszych planach. Tu w ogóle powinniśmy to większe w takim razie rozwalić. Skoro tutaj jakoś będziemy powiększali. Okej, okay, już razy trzy wam dajemy i pracujcie. Nie, tam nie chcemy niszczyć. To też macie niszczyć. Halo, proszę mi to niszczyć. Tak, dziękuję. Gdzieś się coś zawaliło, zobaczmy gdzie. Okej, okay, czyli to rozumiem wszystko tutaj. Czyli się jakoś nie mamy co się martwić. Dobra, jak rozumiem, tutaj też możemy sobie walnąć niebieską podłogę. No i tu obudujemy to ścianami. Już zlamiłem to, bo jakieś pojedyncze drzwi tu się nam na pewno przydadzą. Okej, okay, tutaj tak zrobimy. To możecie zacząć budować. Tu mamy ściany kolejne. Okej, okay, tak. Jakby ktoś mógł wykopać tam to jeszcze co? Wykopie ktoś czy nie? Bo w sumie jeszcze wam nie kazałem. O, dokładnie, ty wykopiesz, więc jest dobrze już. Okej, okay, zaraz zobaczymy jak nasze dzieci. Chociaż chyba będzie powiadomienie jakieś. Chociaż, nie, jeszcze trochę. Mogę tu priorytet tego zrobić napraw, ale to jakoś za bardzo nam nie jest na chwilę obecną potrzebne. Czy ja mogę to przez ścianę? Tak, powinienem przez ścianę móc to zrobić, okej. Okay. Wodne rury, to jest to, co będziemy potrzebowali. Jestem ciekaw, czy oni tak to wybudują, co? Tak, zobaczmy. W ogóle przejdźmy już do normalnej rzeczy. I w międzyczasie tu wybierzmy, to jest tu, dobra. Shower porch, dobra. Czym się? Prawym się zmienia tu, okej. Okay. Możemy jeden tutaj wstawić, to będzie ok. I tutaj drugi, no co, nie możemy na razie tego niszczyć, więc to jest upierdliwe. I dwie toalety. Tutaj sobie umieścimy, no całkiem sporo miejsca my na to mamy, nie powiem. Tutaj możemy sobie, tutaj, energia to za bardzo nam się nie przyda. Ale możemy, musimy raczej zrobić tak. Dobra, zobaczmy, czy wy to wybudujecie wszystko, co mi potrzebne, prawda? I tu jest trochę tych kretoszczurów, co mnie powoli
powoli martwi. Okej, okay, no oczywiście tutaj musimy dostarczyć wody i tak dalej. Okej, okay, czyli tego nikt mi nie wybuduje za bardzo, co? Okej, okay, dobra. Dobra, to jak nikt tego nie wybuduje, bo tu jest taki problem, to możemy chyba tak wybudować w takim razie. Przez jedną ścianę chyba wybuduje... Tak, przez jedną ścianę wybudujecie. No i właśnie jesteśmy w momencie, w którym musimy lecieć w tym kierunku, żeby wydobywać sobie kolejne surowce, materiały do naszych rzeczy. Co to jest w ogóle? Okej, okay, dobra. Tutaj możemy wejście jakieś zrobić, ale to chyba na razie nie jest nam jakoś mega potrzebne. Tutaj rozwalimy to i zrobimy sobie tu taki korytarz. Dobra. Możecie zacząć działać. Tutaj, że postawili nam toalet, czyli ok. I dobra, nowe dzieci możemy robić. Wręcz powinniśmy. Powinniśmy, bo tutaj ludzie nam się starzeją na przykład i w końcu nam mogą poumierać. No i to może być problemem, bo jeśli nie będziemy mieli zastępców nowych, to przegrywamy grę tak naprawdę. No i słabo jest. No, co tu więcej powiedzieć? Okej, okay, i mamy pierwszą walkę z kretoszczurem. W ogóle takie, nie powiem, że to są jakieś wymagający przeciwnicy czy coś. Tutaj, oni nawet nie wiedzą, że my ich bijemy na dobrą sprawę. może tutaj, bo będziemy musieli oczyścić troszeczkę miejsca tutaj, żebyśmy właśnie mogli zagospodarować tu miejsce. Dobra, wyczyśćcie to. Ja w międzyczasie zrobię tak, żebyście mogli tu sobie już wydobywać surowce, prawda? I musimy tu kable z prądem już doprowadzić. Ja chwilę grałem w tę grę, więc dlatego tak, no w sumie dlatego tak taki mistrz, nie? Później będzie trudniej, tak obstawiam. Więc wiecie. Dobra, czy możesz wrócić do normalnego widoku? Okej, okay, co my tu mamy? Okej, tutaj mamy w ogóle nasze poziomy, na których mają tylko pracować na przykład. Więc tym się nie martwię, to mi nie jest potrzebne. Na razie zadowolenie, zdrowie, lata, okej. Okay. Jak rozumiem, tu jeszcze mam jakieś dzieci, tak? Próbuję je wyłapać tu. Ty jesteś chyba bardziej staruszką, tak? Wy jesteście staruszkami. Ty jesteś dzieckiem. Piatkowski. No takie trochę nawet polskie nazwisko bym powiedział, no. Prędzej niż Russo. Ale dobra. Teraz musimy sobie tu, musimy popostawiać sobie po podłogi, podłogi popostawiać odpowiednie, żeby móc postawić rzecz, która będzie nam przerabiała po prostu te ory na surowce, tak? Na materiały budowlane. Proszę was, wybudujcie mi tu szybko właśnie kolejne podłogi, żebyśmy mogli coś tu zrobić. To nie. Okej. Tu możemy, w ogóle powinniśmy raczej zrobić wejście. Pojedyncze wejście sobie tu zrobimy tak bez problemu, myślę, że będzie. Dobra, w ogóle zatrzymajmy na czas, jak ja tu sobie planuję, to zatrzymajmy czas. Okej, okay, dobra, tutaj jak rozumiem to jest zejście do kolejnych poziomów, tak? Tutaj możemy prawdopodobnie windę zrobić, czego jeszcze nie wiem, nie dotarłem do tego momentu, powiedzmy samouczka, więc no nie wiem jeszcze, ale się dowiem, jeśli nie ja sam, to wy możecie mi napisać, chociaż prawdopodobnie ja będę miał nagrane już kilka odcinków, więc no i tak się nie zastosuję do tego, ale wiecie, możecie zawsze napisać. No, sobie się tu napiję. Dobra, więc musimy rafinerię zbudować. Okej, okay, skoro wy tu już budujecie powoli, to ja mogę się zająć właśnie... czy to jest jakoś ważne, z której strony to jest postawione? Obstawiam, że jeśli tak bym postawił, to też nie byłoby źle, albo... No teraz jak to postawić? Nie? Dobra, postawimy to tu. Okej, okay, to na spokojnie, chociaż może... Dobra, na razie tego nie stawiajcie, tylko zróbcie, co macie zrobić. Jak tam nasze dzieciaki? Dobra, powoli one tutaj
powoli one tu powstają, bo inaczej tego nie powiem. Pewnie niedługo nam pokażą jak zająć się farmami i tak dalej. Jestem ciekawy w sumie, jak to tu będzie działało. Możemy jakieś lampy tu mieć. Fajnie, czy to lampy będą oświetlać? A, no tak, bo tu są lampy, nie? Tu są podłogowe lampy, a ja tu nigdzie lamp nie daję, nie? Dokładnie, możemy takie pałąki zrobić albo takie na ziemi. Chyba takie na ziemi będą jakieś takie opcjonalne, tak mi się wydaje. Tutaj na przykład jeden możemy dać, tu drugi. Tu na wejściu trzeci na przykład, nie? No i zobaczymy przede wszystkim, czy będą potrzebowały kable do tego, żebyśmy je doprowadzili tutaj. Bo w sumie jestem za... Tak, trzeba kable nam tutaj podpinać. W sumie nic dziwnego, tak. Czemu ja się dziwię, nie? Tu możemy tak przez to przeciągnąć, okej. Dobra, proszę wrócić tu do normalnych tych. Podłączmy to teraz do prądu. Walnij się na trójkę, proszę, żeby to przyspieszyć. Okej, dobra, i tu mamy nasze magazyny. Nasze magazyny musimy tu właśnie wybierać i mamy teraz właśnie kuchenne strefy. Aha, okej, my tu jakiegoś dziadka zamknęliśmy na przykład, bo tak jak mówię, no sztuczna inteligencja w tej grze nie jest na najwyższym poziomie niestety, ale no jakoś trzeba się do tego przyzwyczaić. Na pewno będzie łatwiej, jak się przyzwyczaimy do tego, nie będziemy się aż tak bardzo denerwowali na nie czy coś. Tutaj zrobimy sobie kuchnię. Musi być dosyć spora, bo z tego co widziałem, to te wszystkie pierdoły zajmują troszeczkę miejsca, ale słuchajcie, kuchnią i tak dalej zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz i do następnego. Trzymajcie się, no i cześć!